za przyjem, chyba się cały O Maria, to błogosław wszystkie dzieci swe. O Maria, witam Cię. O Maria, kocham Cię. O Maria, to błogosław wszystkie dzieci swe. Do serca Twego mieczem boleści skroś przeszytego. Wołajmy wszyscy z jękiem, ze łzami, ucieczko grzeszny, módl się za nami. A gdzie pójdziemy i gdzie ratunku szukać będziemy? Twojego ludu nie bądź prośbami, Witaj Mario, śliczna Pani, do Ciebie wołamy. Wśród tej ziemi my wygnani, ku Tobie wzdychamy. O Maryjo, witaj nam, Tyś nadzieja cała. Witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie, chwała. O Maryjo, witaj nam, o Maryjo, witaj nam. Witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie, chwała. Matko bolesna ze Skrzatusza, w Twojej drodze wśród świątyń naszej diecezji dzisiaj przekroczyłaś progi katedry koszalińskiej. Witamy Cię tego wieczoru, kiedy chcemy rozpocząć spotkania modlitewne w Twojej obecności. Tradycja fatimska spotyka się dzisiaj ze Skrzatuską i łączy się w modlitwie różańcowej. Pomóż nam, Matko, dobrze wykorzystać czas Twojego nawiedzenia osobiście i we wspólnocie. Dodaj nam odwagi do zapraszania bliskich i sąsiadów na modlitwę i na duchowy odpoczynek w bliskości z Tobą. Matko Najświętsza, upraszaj nam u Twojego Syna wszelkie potrzebne łaski i dar odwagi, proszenia nawet o cuda. Daj Boże, aby te dni obudziły w nas tęsknotę za świętością, pragnienie pokonania naszych zniewoleń i niewierności, otwartość na dzielenie się wiarą z najbliższymi. Uproś u Boga Miłosiernego dobre zdrowie i pomoc życzliwych, a bezinteresownych ludzi. Pani Skrzatuska, wspieraj wśród nas powołania do służby w Kościele, do kapłaństwa i do misji. Ucz nas nieustannie jedności w parafii, wokół Twojego Syna i naszego Pana. Módl się za nami grzesznymi teraz i dzień po dniu, aż do wieczności. Amen. Maryjo, Skrzatuska Pani, Matko Jezusa, miłości zranionej i naszej nadziei. Nasza Matko, dana nam przez Jezusa z wysokości krzyża,
Witamy Cię w wizerunku skrzatuskiej piety, przynoszącą nam Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Witamy Ciebie, błogosławioną między niewiastami, kobietę wypełnioną miłością. Podziwiamy wielkie rzeczy, które uczynił Ci Bóg. Ty jesteś jedną z nas, ludzi. Znasz ludzkie troski i nadzieje. Przeżyłaś miłość małżeńską, a potem samotność wdowieństwa. Matczynom miłość do dziecka, radość, ale i ból jego straty. Mieszkałaś wśród obcych kilka lat, a w Nazarecie Twoja rodzina nie należała do najbogatszych. Zrozumiesz nas, martwiących się o dzieci, samotnych, chorych, bojących się, co będzie dalej. Przyjmujemy Cię, jak potrafimy. Cieszymy się z tych szczególnych odwiedzin Matki. Chcemy, jak dzieci, od Ciebie uczyć się, jak się żyje wiarą w słowa powiedziane nam teraz przez Pana i jak zanurzyć w nie naszą codzienność. Widzimy Twoją pogodną twarz. Ucz nas, że tak wygląda człowiek pełen nadziei na spełnienie się w jego życiu Bożych obietnic. O Matko, niosąca nadzieję, modlitwą ochraniaj nas swą, podtrzymuj, oddalaj zwątpienie od dzieci Twych, co z całych sił. Dopełnia się dzisiejsze spotkanie modlitewne w katedrze z naszą Matką i w ten sposób Skrzatusz spotkał Koszalin, Fatima spotyka się z Jasną Górą, bo za chwilę zaśpiewamy apel jasnogórski, ale chcę poprosić Was o szczególną intencję modlitewną w tym apelu, ponieważ nasz ksiądz biskup, który przewodniczył dzisiejszym modlitwom, jeszcze tej nocy właśnie w tamte strony jedzie. Daj Boże szczęśliwą drogę, jak to mówił świętej pamięci biskup Czesław, niech aniołowie stróże wszystkich zakrętów, niech strzegą. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy księdzu Mitratowi i sąsiadowi naszemu za wspólną modlitwę, za udział, za poszerzenie tych naszych horyzontów wyobraźni, nie tylko historycznej, ale i duchowej, i odwagę wspólnej modlitwy. Dziękuję wszystkim kapłanom, księdzu Piotrowi za koordynowanie całej liturgii, dobrym mediom za pomoc tym, którzy daleko, a jednak uczestniczą w ten sposób i wszystkim, którzy przybyli na modlitwę i z nami pięknie się modlili. Chcę jeszcze zapowiedzieć, że Pan Łukasz, kierowca Matki Bożej, jest też taki tytuł w Kościele, jakby ktoś chciał pytać, ze stolikiem będzie czekał na zainteresowanych różnymi zarówno modlitewnikami, jak też pamiątkami skrzatuskimi tu po stronie zakrystii na placyku. Zostawia też księgę modlitw i podziękowań, które będziemy wpisywali przez te najbliższe dni, kiedy tu jesteśmy. A teraz niechaj rozbrzmiewa apel jasnogórski z radością i wdzięcznością sercu. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie
pamięta. Thank you.